Witam Państwa w programie 10 pytań i wiele odpowiedzi. Dzisiaj goszczę Adę Kopeć. Witam. I zadam kilka Ci pytań dzisiaj. Dobra. Jaki był Twój ulubiony przedmiot w naszej szkole i dlaczego? No, ciężkie pytanie w sumie, ale myślę, że takim ulubionym przedmiotem to język polski. Miałam wspaniałą nauczycielkę, panią Jolantę Hamerę. I jakoś tak łatwo mi przychodził po prostu. Czy uważasz, że wybór szkoły średniej był dobry, czy jednak wybrałabyś inną? Na początku miałam pewne zawahania, bo też ja byłam tym rocznikiem, który poszedł do szkoły średniej w czasie pandemii, więc no, w sumie poszłam do szkoły i mnie w niej nie było. Ale z biegiem czasu patrzę, ile rzeczy zyskałam i myślę, że to był bardzo dobry wybór. Jakie są Twoje plany po maturze? Czy masz już wybrane studia lub konkretne kierunki? Ze mną jest taki problem, że ja chcę robić wiele rzeczy naraz i myślę, że mi po prostu braknie życia na to, ile chcę robić. Ogólnie zastanawiam się nad aktorstwem, tak poważnie, nad szkołą filmową, ale gdzieś tam jeszcze w głowie mam dziennikarstwo, coś w telewizji, a może w ogóle zostanę prezydentem. To ze mną nigdy nic nie wiadomo, także ciężko mi się określić. Jak odstresowujesz się po ciężkim dniu? No, mogłabym powiedzieć tak prosto, że idę spać, ale nie wypada chyba na wywiadzie. No to robię sobie maseczkę, słuchaj, z Rossmana. Gorącą kąpiel, włączam jakiś dobry serial. Albo kupiłam sobie keyboarda 2 dni temu. I teraz po prostu cały czas maltretuję tego keyboarda. No i tak w sumie fajnie, fajne na odstresowanie się. Jaka jest najbardziej niezapomniana impreza, którą miałaś okazję zorganizować i dlaczego? To jest dobre pytanie, bo mogłabym powiedzieć jakieś moje urodziny, ale ostatnio byłam prowadzącą w OŚP-u we Framie w Wozowni i to było coś dla mnie bardzo takiego emocjonującego, bo OŚP jest mi bardzo bliski i sam fakt, że mogłam stać na tej scenie i prowadzić coś, no moi rodzice uczą mnie od dziecka w OŚP-ie. I to była taka chwila po prostu, że miałam tak wow, ja to robię, ja tu jestem i ludzie na mnie patrzą, krzyczą ze mną siema i to jest coś niesamowitego. Czy widzisz się w filmie lub teatrze? No oczywiście, no, to jest coś, co ja robię od dziecka w sumie, więc mam nadzieję, że gdzieś tam jakąś szansę dostanę. Na pewno się będę o to starać. Teraz biorę udział w bardzo fajnej produkcji. Co prawda jedna mała rola, ale to jest dla mnie dużo, no jak na początek, więc myślę, że na pewno. A jak radzisz sobie ze stresem związanym z wejściem na scenę? Na początku, jak miałam te takie swoje pierwsze lata wejścia na scenę, było mi bardzo ciężko. Ja potrafiłam się popłakać przed wejściem na scenę, co jest w ogóle żenujące troszeczkę, no ale różnie bywa z tym stresem. Teraz bardziej podchodzę do tego, jako wychodzę i nie jestem sobą, nie jestem tą Adą, którą jestem. W sumie nikt mnie nie zna. Ja grałam na scenie, gdzie na widowni było 300 miejsc i w sumie z tych 300 miejsc tylko 10 osób mnie znało, więc czego się bać? Czy lata spędzone w naszej szkole uważasz za warte wspomnień? Myślę, że tak. Powiem tak, ja jakoś orłem nie byłam, wydaje mi się, gdy chodziłam tu do szkoły. Na pewno robiłam mniej niż teraz, ale wspominam te lata bardzo dobrze ze względu na nauczycieli, to raz. Dwa, miałam wspaniałą klasę i to są osoby, które znamy, no znam je ponad 12 lat. I jesteśmy jakby taką rodziną, do tej pory utrzymujemy kontakt i myślę, że to jest najwspanialsza wartość, jaką zyskałam. A do których wspomnień związanych z naszą szkołą wracasz najczęściej? Myślę, że to jest takie bardzo szczególne wspomnienie w ogóle. To jest wycieczka nad morzem. Pojechaliśmy chyba w 5. albo w 6. klasie podstawówki ze swoją klasą. Potem pojechaliśmy jeszcze 2 raz. Te wycieczki to... wiesz, jak to jest u dzieci w podstawówce, nie? No to po prostu... Nie wiem, czy mogę więcej coś powiedzieć na ten temat. Czy utrzymujesz kontakty z czasów w naszej szkole? Tak. Jak już mówiłam, to nie są tylko nauczyciele, ale przyjaciele przede wszystkim. No nie wyobrażam sobie, no dorastaliśmy razem, więc nie wyobrażam sobie życia bez nich i jakoś tak fajnie, w ogóle mój tata zawsze mówi, że w naszej ekipie każdy jest inny i nie ma nikogo takiego samego i myślę, że to jest naprawdę fajne.
Jaki film lub serial ostatnio oglądałaś i możesz nam polecić? Ostatnio zaczęłam oglądać The Bear na Disney+. Bardzo fajny serial. W ogóle muzyka, kadry, aktorzy. Teraz zdobyli tyle nagród, że byłam sama w szoku. Myślę, że jest naprawdę godny polecenia. I teraz takie specjalne pytanie dla Ciebie. Czy pamiętasz, jak pan Adam uczył Cię matematyki w 5 klasie? Czy pamiętam? No pamiętam. Czy chciałabym pamiętać? No. Ja pamiętam. Ja powiem tak. Ja z matematyki, w ogóle matematyka to jest moja nemesis. Ciężko w ogóle mi powiedzieć coś na ten temat, bo na łzy mi się zbiera. Pamiętam jak się kłóciliśmy pod tablicą do tej pory, takie jedno zadanie ze złotówkami. Ja bardzo chciałam przyznać swoją rację, pan Adam niekoniecznie myślałam, że mnie zabije pod tą tablicą. No ale do tej pory konflikt nie został rozwiązany, może kiedyś go rozwiążemy. No, ale pan Adam jest wspaniałym nauczycielem, naprawdę zawdzięczam mu wiele rzeczy, więc... Dziękuję bardzo Państwu za oglądanie, a dzisiejszym gościem była Ada Kopeć. Dziękuję bardzo.